strzelnicę i można też u mnie wybić monety. Można posłuchać opowiadań. Od pieniędzy po broń. Jedna z pieczęcią gniewską, która przez wiele lat była tutaj używana, a druga jest antystresowa. Jest na niej napis opanuj gniew, co właśnie, jak się zdenerwujemy, możemy zacząć. Proszę w takim razie dwie monety wybić. Dobrze. To jest jedna moneta z... dwóch stron. Tak. No to bijemy. Dwie monety, tak? Tak, dwie monety. Więc podkładamy krążek metalowy między stępce i uderzamy młotkiem. Ja pierdzielę. Taką żonę mieć. I tutaj moneta jest gotowa. Następna. Boguś, ty masz czasem dobre pomysły. I druga. Pańska moneta. Także to jest moja moneta, wybita tutaj przez... Jak ma pan na imię? Monika. Moneta wybita przez Monikę. Proszę bardzo, o, to pokazujemy. Awers. Rewers. Od największego kalibru. Dobra, jak się będę przymierzał. Dobra. I to jest muszkiet? Tak, tutaj jest bardziej znowu. Dosyć twardy. O, widzisz? Dobra. Tutaj tam, właśnie mamy część ze skałką, mamy lusterko. Tam podsypkę się sypało. Tak, tu jest panewka. A nie, Brzaniu, niech pani powie, gdzie trzeba strzelać i jakie punkty, jakie nagrody, bo ja to jestem już naumiały. Tak, nagród tutaj nie mamy, mamy tylko satysfakcję. Dobra, i? No, za trafienie żółtą strefę mogę dorzucić strzał gratis. Dobra, okej. Więc tak, łuk w lewą rękę, strzała ja założę. Nie, ja założę. Myśmy już strzelali, na innych zamkach. Ja założę, bo ja wiem, o punktach. Ja się jestem tutaj naumiały. Słuchaj, jak trafię w żółte, to buziaka. Nie, czerwone. Szałbatowy, gratis.